Roma, ostatni raz widzieliśmy się 3 lata temu w Cannes i domyślam się, albo jestem nawet przekonany, że wiele, wiele się w twoim życiu od tamtego czasu zmieniło. No ale zacznę od takiej rzeczy, no, której nie da się oszukać, bo tutaj wizualną widzę zmianę. Ty zawsze byłaś taką osobą, która nie bała się tych metamorfoz związanych z fryzurami. Teraz jest krótkie cięcie i sobie tak zastanawiałem się jadąc tutaj, jaki impuls w ogóle był, że zdecydowałaś się na taką zmianę. Długo się zastanawiałam, kiedy będzie odpowiedni moment, żeby to zrobić, bo wciąż byłam w jakiejś kontynuacji, w projekcie, a ktoś sobie zwykle wyobraża mnie w roli w jakiejś konkretnej fryzurze, bo ponieważ tych ról mam sporo na koncie, to już też wiele odsłon reżyserzy czy producenci widzieli. No i w momencie, kiedy już wiedziałam, że kończę projekt, zdjęcia ostatnie miałam za parę dni, przygotowywałam się do takiego, stanu, gdzie podejmę decyzję właśnie, czy robię to teraz, ryzykując tak naprawdę to, że w innych projektach, gdzie jestem w procesach decyzyjnych, no już nie będziemy mogli skorzystać z pewnej bazy, która gdzieś nawet jeśli jest, nawet dotąd, to już jest łatwiej wyprowadzić z tego różne fryzury, ale pomyślałam sobie, że jako aktorka mam różne możliwości, przede wszystkim są już teraz bardzo naturalne peruki, więc nie ma takiego problemu, to jest tylko kwestia jakiejś może czasem blokady mentalnej, jeśli ktoś tego nie widzi, nie zobaczy, że to wygląda naturalnie, no to się boi, że może wyglądać sztucznie, ale stwierdziłam, że zaryzykuję i zrobię coś takiego dla siebie i wrócę do takiej fryzury, którą miałam 10 lat temu, bo miałam podobne włosy, w sensie długości i świetnie się w tym czułam, ale wtedy zaszłam w ciążę, więc to był taki moment jakby w pracy, no jakby nie były mi one tak potrzebne jak teraz, ale zrobiłam to i czuję, że to jest jakaś odsłona mnie, której jeszcze nie było, dlatego że jakby no jestem już dojrzała, jakby mam tą 40 upragnioną już na karku i teraz właśnie taka fryzura, pomyślałam sobie, że daje mi też inne możliwości grania takich charakterów, właśnie takich świadomych kobiet, które są bardzo niezależne, inaczej niż jak mam włosy dłuższe, bo moja uroda jest taka łagodna, więc zwykle te moje postaci właśnie były takie ciepłe, czy takie, czy były, nie wiem, w jakiś sposób krzywdzone przez przeciwników, były bardziej ofiarami. A teraz widać siłę. Tak, mam taką potrzebę, taką ochotę właśnie doświadczać takich ról właśnie, takich silnych kobiet. Fajną rzecz przypomniałaś, że 10 lat temu miałaś taką fryzurę, co oznacza, że twoje dzieciaki nie mogły cię pamiętać w takiej wersji. Jak one zareagowały zatem, jak cię zobaczyły? Poznały mamę? Wiesz co, no na szczęście już tych zmian, na szczęście, no jakby są przyzwyczajone, tych zmian było sporo w ich życiu, jeśli chodzi o mój wygląd ze względu na rolę, ale ta zmiana była bardzo konkretna, więc ja przygotowałam ich w ten sposób. Tak, pokazałam im właśnie zdjęcie, jak wyglądałam wcześniej, kiedy miałam takie włosy i powiedziałam, że idę do fryzjera i że tak będę wyglądała, będę miała tylko inny kolor i na początku była taka reakcja, nie, jednak zostań w tych, a potem no dobrze, przyzwyczajimy się i potem bardzo im się już podobało, jest okej.